się, Robert Czekański, jestem głównym koordynatorem Kopernikonu, który 15-17 października będzie odbywał się w Toruniu. Serdecznie już zapraszam. Jesteśmy na innych sferach. Powiedz, co jak do tej pory najbardziej Ci się podobało na innych sferach? LARPy. LARPy, to w jaki sposób ludzie LARPy odbierają i jak coraz więcej graczy na LARPy przychodzi. To jest pocieszające, bo na Kopernikonie mamy LARPów aż 24. Plus 5 deepfolk, więc ogólnie rzecz biorąc blok LARPowy jest bardzo szerokim blokiem u nas. No, dobrze wróży to w takim razie. Z pewnością wiele osób, ja się z tym często spotykam, że wiele osób myśli o wyjeździe na konwent i naprawdę niewiele brakuje, żeby oni się zdecydowali. Zwykle znajdują jakiś pretekst, że nie wiem, kasa, albo że dojazd, albo termin. Co byś chciał powiedzieć tym osobom, które się wahają, które już ledwie, że coś się zdecydowały? Dość niska cena, bo 25 zł za cały konwent to nie jest ceną jakąś tam specjalnie powalającą. 17 pisarzy, którzy przewiną się przez Kopernikon. Na pewno fajne spotkania autorskie plus dodatkowe atrakcje związane właśnie z tymi autorami. No i magia miasta, tego chyba przecenić nie można nigdy. A jest to wyjątkowe miasto z wyjątkową lokalizacją, a konwent szkołą po szkołą, ale jednak nie taką klasyczną, bo jest to szkoła, która mieści się w budynku byłych koszar wojsk pruskich. A więc to też jest nieco taki dodatkowy smaczek. No i bardzo blisko stałówki, bo dosłownie 5-10 minut spacerem w obrębie w zasadzie starego miasta, więc no, klimat, magia miasta, te dwa elementy myślę przemawiają za Kopernikonem. No i na pewno fajny konwent, jeśli chodzi o północ Polski. Wymień trzy rzeczy, trzy najfajniejsze rzeczy, jakie będą na Kopernikonie. Dużo gier, różnego rodzaju dużo gier, dużo autorów. Fajnych autorów, tych z najwyższej półki w Polsce, jeżeli chodzi o literaturę fantastyczną. No i myślę, że dobra, fajna, profesjonalna organizacja. To takie rzeczy, którymi no, mamy nadzieję zachęcić Was do przyjazdu do Torunia. Okej. Z czego jesteście już teraz najbardziej dumni? Udało Wam się załatwić, zorganizować? Że ruszyliśmy z organizacją tej imprezy. To będzie nasza pierwsza edycja, to jest na pewno najtrudniejsza edycja, bo pomijając już tam tak naprawdę przecieranie wszystkich szlaków od początku, tak naprawdę nie dysponowaliśmy żadnym handicapem od wyszukiwania miejsca, poprzez szukanie kontaktów z wydawcami, z pisarzami, szukanie bloków programowych, budowanie tych bloków programowych, no udało nam się na dzisiaj zebrać propozycje, które naprawdę szczelnie i bogato wypełnią ten program, więc to jest duży plus. Na pewno ja osobiście jestem bardzo dumny z ilości pisarzy, których udało nam się ściągnąć na Kopernikon, bo jest, tak jak mówię, ich aż 17 ma się pojawić w ten czy inny sposób, dłużej lub krócej, ale będą. To myślę, że to najbardziej. Czy macie już wszystko dopięte już teraz? Nie. Czy są jeszcze rzeczy, którymi możecie nas zaskoczyć za dwa tygodnie? Ja myślę, że na pewno zaskoczymy Was tym, że to wszystko tak fajnie w Toruniu będzie wyglądało, że będziemy przygotowani i na Was przyjazd, i będziemy na Was czekać, i będziemy ruszać w ogóle z grubej rury, bo startujemy od spotkania autorskiego z dwojgiem pisarzy w Empiku, w samym centrum, w samym sercu Torunia, na głównym etapu. Potem powolutku program się rozkręca już na samej imprezie. Już od razu w piątek są koncerty folkowe w knajpie jednej konwentowej, w sobotę dodatkowe w klimatach rockowych, czyli troszeczkę mocniejszym uderzeniem. Na pewno dopinać będziemy wszystko na ostatnim, też do ostatniej tak naprawdę chwili, bo tego typu organizacja takiego wydarzenia jest czymś, co na pewno spędzać będzie nam jeszcze sens powiek już nie tylko na samym konwencie, bo wiadomo, nie będzie czasu na spanie, ale na pewno jeszcze przed samym konwencie. No, że serdecznie zapraszam tak naprawdę do Torunia, żebyście dali nam odrobinę kredytu zaufania, żebyśmy mogli Wam pokazać, że z tą ekipą, z tymi ludźmi w tym miejscu, w tym mieście da się zrobić naprawdę fajny konwent, który no, mam nadzieję dzięki Wam, Waszemu przybyciu wpisze się na stałe w kalendarz konwentowy, festiwalu w Polsce. No i z roku na rok będzie coraz fajniejszy, coraz bogatszy. Startujemy z wysokiego poziomu, jak mam takie nadzieje i wrażenia. Chcemy ten poziom utrzymać i iść dalej tak naprawdę, więc od Was też dużo zależy, czy przyjedziecie, czy pokażecie, że Wam zależy też na nas i że chcecie, żeby w Toruniu odbywały się fajne imprezy. A my gwarantujemy, że się odbędą.